Na briefingu prasowym przed rozpoczynającym się posiedzeniem Sejmu. Jest ze mną pan rzecznik Radosław Fogiel i w kilku słowach chcemy powiedzieć o tym, o czym będzie dzisiaj obradował Sejm, bo to są ważne sprawy, w szczególności dotyczące każdej polskiej rodziny, ale również przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego. Tak jak wiemy, konflikt wywołany przez Władimira Putina, konflikt wywołany przez Rosję spowodował, że rynek energetyczny na całym świecie zadrżał w posadach. Szantaż gazowy Władimira Putina również wywołał ogromny kryzys energetyczny w Europie oraz kryzys energetyczny na rynku prądu elektrycznego. W Europie duża część prądu elektrycznego produkowana jest z gazu, w związku z tym również od cen gazu zależy cena energii elektrycznej. Dlatego polski rząd nie stoi bezczynnie. Wiemy o tym, że to jest trudny czas, a w trudnym czasie państwo musi wykazywać działania takie, które zapewnią odpowiednią opiekę dla obywateli, w szczególności dla tych, którzy są w trudniejszej sytuacji finansowej i których w szczególności dotyka wzrastająca cena węgla, energii elektrycznej czy innych źródeł paliw. Warto jednak na początku też powiedzieć o tych działaniach, które my już podjęliśmy w ostatnim czasie, bo to nie jest pierwszy pakiet ustawowy, który chroni polskie rodziny w Polsce, jeżeli chodzi o wzrastające ceny energii. Przypomnijmy, że już w tej chwili obowiązują przepisy dotyczące specjalnych dodatków na poszczególne nośniki energii. To są dodatki, które mają właśnie obniżyć końcową cenę nośników energii. Mówię tutaj o dodatku węglowym 3000 zł, dodatku na pelet też 3000 zł, na olej 2000 zł, czy drewno 1000 zł i inne dodatki, które są w pakietach przyjętych wcześniej przez Sejm. Również jakiś czas temu zamroziliśmy na określonym poziomie ceny prądu elektrycznego dla gospodarstw domowych, odpowiednio do 2000 kWh dla wszystkich rodzin, 2600 zł dla rodzin, w których są osoby niepełnosprawne i 3000 zł dla rodzin, które mają kartę dużej rodziny oraz dla gospodarstw rolnych. Te działania były już przyjęte do tej pory, a dzisiaj rozmawiamy o kolejnym pakiecie wsparcia dla polskich rodzin, samorządów, przedsiębiorców. Przypomnę tylko, i to warto też powiedzieć, że wszystkie te pakiety, ich wartość zdecydowanie przekracza roczną wartość programu 500+. To pokazuje, o jak wielkim pakiecie pomocowym mówimy, jeżeli chodzi o polskie rodziny. Ja natomiast na początku też chciałbym omówić projekt ustawy węglowej, przypomnieć, że to jest projekt, który został przyjęty w konsultacjach z samorządem terytorialnym. Wiemy, że budził pewne emocje, ale dzisiaj do Sejmu trafia projekt, który jest wynikiem właśnie dialogu również ze stroną samorządową. Polega on na tym, że samorządy otrzymają kompetencje do tego, aby prowadzić dystrybucję węgla na poziomie gmin. To jest węgiel, który jest importowany w większości przez spółki Skarbu Państwa, ale jego dystrybucja blisko mieszkańców jest kluczowa. I właśnie w tej ustawie, którą dzisiaj będzie przyjmował Sejm, tworzymy warunki prawne do tego, aby tego typu działania podejmować. Przede wszystkim upraszczamy formalności, wyłączamy stosowanie prawa zamówień publicznych, zmniejszamy biurokrację związaną z tym procesem, tworzymy możliwości prawne do zakupu węgla w określonej cenie, tak aby finalnie, na koniec, samorządy mogły sprzedawać mieszkańcom węgiel w niższej cenie, a wraz z dodatkiem węglowym, o którym przed chwilą mówiłem, 3000 zł, to powoduje, że cena węgla końcowo dla obywatela będzie zdecydowanie niższa niż cena rynkowa. Samorządy będą mogły prowadzić te działania bezpośrednio lub w porozumieniu z innymi gminami. Będą mogły to robić za pośrednictwem jednostki organizacyjnej gminy, za pośrednictwem wybranych spółek komunalnych, jeżeli takie mają, albo jeżeli takich możliwości nie mają, w ramach umowy z innym podmiotem, na przykład z innym składem węgla, z którym podpiszą umowę. To daje bardzo dużą elastyczność działań i dlatego cieszymy się, że deklaracje ze strony większości samorządów w Polsce są pozytywne. Sam ostatnio byłem w powiecie bytowskim na Pomorzu, gdzie rozmawiałem z kilkoma wójtami, oni wprost deklarowali, że są gotowi do tego, żeby te działania realizować, ponieważ sami na co dzień prowadzą działalność w różnego rodzaju obszarach, takich jak chociażby kwestie odpadowe, kwestie odśnieżania dróg. Są przygotowani do tego, aby te zadania realizować. Cieszę się, bo większość samorządowców to dobrzy gospodarze, a dobrzy gospodarze będą wiedzieli, jak z tych możliwości korzystać. I drugi projekt to projekt dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej. Chciałbym, żeby o nim powiedział pan poseł Fogiel.
Dziękuję serdecznie. To, o czym mówił pan rzecznik, to nie wszystko, co będzie na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu. Będziemy procedować też projekt dotyczący wsparcia odbiorców energii elektrycznej. Te same powody, doskonale nam wszystkim znane, jakkolwiek by ich niektórzy nie wypierali, które doprowadziły do wzrostu cen gazu, doprowadziły również do wzrostu cen energii elektrycznej. Nie zostawiamy tutaj Polaków, nie zostawiamy polskich rodzin, nie zostawiamy przedsiębiorców, nie zostawiamy samorządów samym sobie. Wprowadzamy mechanizm mrożenia taryf, który sprawi, że te podwyżki nie będą tak drastyczne, tak straszne, jak mogłyby być. Od tego jest państwo, od tego jest administracja publiczna, żeby w trudnych czasach chronić obywateli. Kogo ta ustawa dotyczy? Jednostek samorządu terytorialnego, odbiorców wrażliwych, cała szeroka kategoria, między innymi przychodnie, szpitale, przedszkola, żłobki, inne instytucje użyteczności publicznej, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wychodzimy naprzeciw i podajemy pomocną dłoń tym, którzy się już od jakiegoś czasu borykają z tymi cenami. No i oczywiście gospodarstwa domowe. Wprowadzamy zasadę maksymalnej ceny za megawattogodzinę i w przypadku wszystkich podmiotów poza gospodarstwami domowymi, tych, które wymieniłem, to będzie 785 zł za megawattogodzinę, nie drożej, to jest cena maksymalna. W przypadku rodzin, w przypadku gospodarstw domowych to jest cena 693 zł za megawattogodzinę. W ten sposób staramy się, państwo polskie stara się brać na siebie to największe uderzenie, ten największy ciężar podwyżek, który inaczej trafiłby bezpośrednio w polskie rodziny, czy w inne instytucje, czy w przedsiębiorców. Warto tutaj dodać, żeby mieć pełną jasność, że to nie neguje, tylko uzupełnia tę ustawę, którą przyjęliśmy już wcześniej, o zamrożeniu cen energii elektrycznej do 2000 MWh rocznie dla gospodarstw domowych. Ta kwota, o której mówiłem, zaczyna obowiązywać dopiero po przekroczeniu tych 2000 MWh. W związku z tym nie dość, że mamy zamrożone do tego poziomu ceny na poziomie obecnych taryf, w przypadku przekroczenia i w przypadku ich dalszego wzrostu cen energii mamy tę poduszkę bezpieczeństwa w postaci zamrożonej maksymalnej ceny energii elektrycznej. Mamy nadzieję, że sytuacja będzie się poprawiać, że nie będą potrzebne dalsze kroki, no ale to jest najlepszy dowód na to, że reagujemy na bieżąco. Rząd, większość parlamentarna na bieżąco stara się reagować na te wyzwania, które są związane z wojną, które są związane z nieczystą grą Putina na rynkach energii i nie zostawiamy Polaków samym sobie. Zapraszamy do pytań. Bardzo proszę, pani pyta. Dzień dobry, Monika Drost, TVP Info. Ja chciałabym jeszcze zapytać w jednej bardzo ważnej sprawie. Wczoraj Prokuratura Krajowa opublikowała zeznania Marcina W., który twierdzi, że uczestniczył w przekazaniu 600 tysięcy euro łapówki, którą miał odebrać syn Donalda Tuska. Już pojawiają się głosy opozycji, że Marcin W. staje się niewiarygodny. Jak panowie odniosą się do tej sytuacji? Jeszcze do pana rzecznika rządu pytanie. Dziś zaczyna się w Brukseli szczyt Unii. Chciałbym zapytać, czy pan premier będzie proponował zamrożenie cen na europejskim rynku handlu emisjami? Właśnie, jakie będą jeszcze inne tematy? Dziękuję. Może pierwsze pytanie, pan rzecznik. Pani redaktor, jeśli chodzi o wiarygodność zeznań Marcina W., myślę, że żaden z nas nie jest idealnym adresatem. Jest dzisiaj w Polsce jedna osoba, którą należy pytać o wiarygodność tych zeznań. Osoba, która dwa dni temu zorganizowała na ich podstawie konferencję prasową, domagała się powoływania komisji śledczej, polityk, który wykorzystywał te zeznania, czy może dokładniej oparty na nich artykuł w jednym z tygodników, do
bardzo nieczystego ataku na Prawo i Sprawiedliwość. Jak wszyscy Państwo wiecie, tą osobą jest Donald Tusk. To Donald Tusk uwiarygodnił Marcina W. To on w oparciu o jego zeznania formułował oskarżenia. W związku z tym dzisiaj, Szanowni Państwo, musicie pytać Donalda Tuska, czy Marcin W., mówiący o tym, że 600 tysięcy euro łapówki dla szeroko pojętego, to chyba takie było sformułowanie, Tuska, którą miał odebrać jego syn, w niektórych kręgach znany jako Józef Bąk, czy to jest wiarygodne. Tam pojawiają się jeszcze wątki innych polityków Platformy. Myślę, że to są pytania do Donalda Tuska. Pani redaktor, co do kwestii szczytu Rady Europejskiej, który dzisiaj się rozpoczyna, to oczywiście my od wielu miesięcy, właśnie nawet wcześniej, ale w szczególności po wybuchu wojny na terenie Ukrainy, podnosiliśmy kwestie dotyczące mechanizmów unijnych, które powodują niestety pośrednio również, a czasami bezpośrednio, wyższe ceny energii elektrycznej czy innych nośników energii w Europie. Chociażby kwestie związane z mechanizmem ETS i faktycznie ten postulat dotyczący mrożenia poziomu opłat za emisję nadal jest w agendzie polskiej dyplomacji i ten temat będzie stale podnoszony i będą wnioski kontynuowane w tym zakresie, jeżeli chodzi o Radę Europejską. Natomiast również drugą kwestią jest to i ten pakiet energetyczny dzisiaj będzie jutro dyskutowany dotyczący maksymalnej ceny gazu, tak w uproszczeniu chciałbym to przedstawić, maksymalnej ceny gazu w Unii Europejskiej, który również mógłby doprowadzić do tego, że ten importowany gaz ze strony rosyjskiej nie będzie negatywnie wpływał, negatywnie wpływał na cały rynek energetyczny w Europie. Więc te dwa postulaty, cena maksymalna gazu oraz zamrożenie systemu ETS będzie podnoszony też w Brukseli. Bardzo proszę. Dzień dobry, Jola Goździewska, Polsat News. Pytanie do pana rzecznika Fogla. W tym temacie co koleżanka, tylko chciałam bardziej rozwinąć i dopytać się, czy państwa zdaniem powinna zostać powołana komisja śledcza? Postulat komisji śledczej przywrócił opinii publicznej pan przewodniczący Tusk dwa dni temu. Możemy przypomnieć, że kiedy rzeczywiście była taka potrzeba, kiedy widać było, że instytucje państwowe sobie z tym nie radzą, kiedy jedyną działalnością przez jakiś czas instytucji państwowych było wysłanie funkcjonariuszy ABW do redakcji wprost i wyrywanie laptopów dziennikarzom, wtedy Platforma Obywatelska była przeciw tej komisji. Dzisiaj trudno mi powiedzieć, nie wiemy z panem rzecznikiem, czy ta propozycja po wczorajszych rewelacjach jest jeszcze aktualna. Jeżeli koledzy z Platformy złożą taki wniosek, będziemy mu się przyglądać. Bardzo, bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, Roch Kowalski, RMF FM. Mam dwa pytania merytoryczne i jedno kadrowe. Pierwsze pytanie merytoryczne dotyczy, no to jest na boku szczytu Rady Europejskiej. Czy Polska złożyła już wniosek o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy? Jeśli nie, to kiedy taki wniosek rząd prześle do Brukseli? I czy liczą państwo na to, że no, będzie akceptacja wypłaty tych środków, mimo tego, że część tych kamieni milowych, także niezwiązanych z wymiarem sprawiedliwości, z sądownictwem nie została zrealizowane i czy dotarły do państwa już sygnały o ewentualnym mrożeniu pieniędzy z Funduszu Spójności? To jest pierwsze pytanie. Panie redaktorze, po pierwsze trochę uporządkujmy dyskusję, bo często w dyskusji o środkach unijnych są mieszane pojęcia. Klasyczna polityka Unii Europejskiej budżetowa, czyli w głównej mierze Fundusz Spójności oraz polityka rolna, to są zupełnie inne środki finansowe niż Krajowy Plan Odbudowy. To są środki, które wynikają wprost z traktatów unijnych. Te środki w żaden sposób, nie mamy żadnych pism ze strony Komisji Europejskiej, które by wskazywały na w ogóle podjęcie procedury dotyczącej mrożenia tych środków. Wręcz przeciwnie. Ostatnio tutaj na miejscu była komisarz, która odpowiada za środki unijne i podpisywała umowę partnerstwa z Polską, czyli tę największą część środków finansowych, czyli Fundusz Spójności. I później została też podpisana umowa dotycząca polityki rolnej i te środki finansowe, te programy są realizowane zgodnie z harmonogramem, który był przyjęty wcześniej. Więc tutaj żadnego sygnału w formie pisemnej czy niepisemnej ze strony Komisji Europejskiej co do klasycznej polityki unijnej nie ma.
Co do KPO, też kilka miesięcy temu Krajowy Plan Odbudowy został zatwierdzony przez Unię Europejską. Pamiętacie Państwo, jak wtedy opozycja próbowała przekonywać Unię, żeby w ogóle nie zatwierdzać Krajowego Planu Odbudowy, czyli programu finansowego na poszczególne projekty. Ten program został zatwierdzony, była tutaj przewodnicząca Komisji Europejskiej wtedy w Polsce i dzięki temu polski rząd realizuje ten program poprzez mechanizm prefinansowania ze środków krajowych, czyli te programy, które są zapisane w KPO, w tej chwili już są realizowane zgodnie z tym, co tam jest zapisane, po to, aby te środki wydatkować, a później, żeby otrzymać zwrot ze strony Unii Europejskiej. I jeżeli chodzi o wniosek dotyczący KPO, to w tej chwili, tak jak jakiś czas temu wspominałem, trwa dialog techniczny co do pewnych niuansów dotyczących interpretacji sprawozdań dotyczących KPO i nie chcielibyśmy, żeby była jakaś dwuznaczność w tym zakresie. Dlatego też wniosek jeszcze nie jest złożony, ale w najbliższym czasie będzie złożony i może służyć zwrotowi środków finansowych. Ale tak jak mówię, na ten moment Krajowy Plan Odbudowy jest realizowany w ramach prefinansowania krajowego, zresztą jak to się dzieje w różnych krajach Unii Europejskiej. Ja chcę tylko też zauważyć, że wbrew temu, co niektórzy mówili, Unia Europejska chociażby ostatnio przelała około 700 milionów złotych w ramach specjalnego funduszu, zwracając może niewielką w stosunku do tego, co wydaliśmy, ale mimo wszystko część środków finansowych na pomoc dla Ukrainy, więc ten kanał, że tak powiem, finansowy jest cały czas otwarty. To drugie pytanie dotyczy wizyty weekendowej, wizyty minister Moskwy i wicepremiera Jacka Sasina w Waszyngtonie. Business Insider informuje, że państwo ministrowie jadą do Stanów Zjednoczonych, żeby sfinalizować kwestię budowy elektrowni atomowej w Polsce. Czy to jest tak, że tylko amerykańskie podmioty są jeszcze w grze, czy nadal są brane pod uwagę podmioty francuskie czy koreańskie przy tej budowie? Szanowni Państwo, w negocjacjach zawsze jest ważne to, aby do samego końca mieć różne rozwiązania na stole, więc wszystkie możliwości w tej chwili są otwarte, a negocjacje trwają. Ale ministrowie jadą podpisać porozumienie, tak, umowę. Negocjacje trwają, w związku z tym każda możliwość na stole w tej chwili. No i to pytanie kadrowe na koniec. Jest wakat na stanowisku szefa Komisji Spraw Zagranicznych w Sejmie, po tym jak Marek Kuchciński został szefem Kancelarii Premiera. Czy jest już decyzja, kto go zastąpi na tym stanowisku i czy będzie na stanowisku oczywiście szefa Komisji Sejmowej i czy będzie to Arkadiusz Mularczyk, a także czy będzie powołanie nowego wiceministra spraw zagranicznych na miejsce pana Szynkowskiego-Welsenka. Szanowni Państwo, ten wakat oczywiście na stanowisku wiceministra spraw zagranicznych będzie uzupełniony. Jeszcze w tej chwili nie ma decyzji kadrowych w tym zakresie. Co do szefa Komisji Spraw Zagranicznych, to szczerze mówiąc nie mam jakiejś wiedzy. W tej chwili chyba też jeszcze decyzja nie podjęta. Nie będę specjalnie oryginalny, powtarzając po panu ministrze, że ten wakat również zostanie uzupełniony, ale decyzja jeszcze nie zapadła. A Arkadiusz Mularczyk jest kandydatem na któreś z tych stanowisk? Panie redaktorze, lepiej nie mówić o kandydatach, lecz już o powołanych osobach. W związku z tym, gdy będzie ktoś powołany, to z chęcią o tym poinformuję. Jeżeli to wszystko, serdecznie dziękujemy. Miłego dnia.